Dzień dobry, witam serdecznie, Piotr Szlachtowicz w powiedzmy wakacyjnych warunkach z Irlandii, witam was serdecznie, ale to co się dzieje w Polsce nie mogłem nie skomentować, więc dlatego dzisiaj jestem na PSTV albo jak to woli PSTV. Kochani, zaczniemy od tego, że obiecałem dla Tomka Stali, że poreklamuję kubek, widzicie jaki fajny, freedom.pro. Tam znajdziecie te kubki, koszulki i wpinki z gaśnicą. Polecam bardzo gorąco. Zachęcam do tego bardzo mocno z tym znaczkiem. Wiecie o co chodzi. Nie muszę tłumaczyć dla tych wszystkich, którzy interesują się tym, co się dzieje w Polskim Sejmie. Będą wiedzieć, ażeby wesprzeć pewnego pana, który powiedział niepewnym rzeczom. Dlatego mamy to, co mamy. Kochani, zapraszam freedom.pro, 3Dom.pro. Znajdziecie te oto kubki. Zachęcam bardzo gorąco. No, ale o czym chciałem dzisiaj mówić. Donald Tusk, dzieją się komisje, dzieją się wąsiki kamińskie, a to wszystko jest jeden wielki cyrk. Cyrk dlaczego? Dlatego, ponieważ Tusk jedzie do Kijowa i mówi to samo, co mówił rząd PiSu. Jesteśmy waszymi sługami. Znaczy, nie będziemy was opuszczać nigdy, pomożemy wam tylko, jak możemy, i tak dalej, i tym podobne. Więc tak to się dzieje, proszę Państwa. No, co to, to oznacza? To oznacza, że y, cały czas będziemy wykrwawiać, dosłownie wykrwawiać polską gospodarkę, będziemy oddawać wszystko na Ukrainę, o no, banderowskiej Ukrainy, która to jak dobrze wiecie, nie dba o Polaków, co zresztą pokazała wiele razy za pomocą swoich najwyższej rangi polityków i ich wypowiedzi, no i będziemy szli, albo nawet y, pójdziemy dalej. To znaczy, y, ostatnie kilka dni temu no, na moim kanale zamieściłem komentarz, że od trzech lat jeśli nie stawicie się w ciągu 6 godzin na zawołanie wojska, że tak powiem. Mówię to kolokwialnie oczywiście, więc proszę mnie nie łapać tak konkretnie ze słówka. Albo nawet więcej, jeśli nie pójdziesz na wojnę właśnie z kim? Nie wiem, czy ja chcę umierać za tych rządzących, za tą całą klasę polityczną, szczególnie właśnie Gaśnicowy to pokazał, więc nie mam zamiaru iść na wojnę w jakimś innym kraju i dać się zabić i być mięsem armatnim, dla kogoś, kto y, mówi, że ma mi iść, na przykład takich Tusków, Kaczyńskich, Schetynów i innych. Naprawdę, nie jest to dla mnie coś, co w ogóle wchodzi w jakikolwiek zakaz, y, wykaz wyboru, więc nie polecam. To, co się dzieje, proszę państwa, jeśli chodzi o politykę wschodnią, to jedna wielka kpina. Tusk to podtrzymuje, podtrzymuje służalczość Kaczyńskiego i całej ekipy PiS, a to, co się dzieje w kwestiach kopertowych, to, co się dzieje w kwestiach kamińskiego wąsika, to jest jeden wielki cyrk, który ma to wszystko przekryć, przekryć ponieważ mamy, jesteśmy świadkami naprawdę rozdania geopolitycznego, które z Polską ma dużo wspólnego ale z Polakami nie liczy się zupełnie, jak zwykle decyzje będą podjęte ponad naszymi głowami nie dajcie się w to wciągnąć ktoś kto mówi, że wow teraz jest komisja do spraw wyborów kopertowych, które nie doszły do skutku i które kosztowały polskiego podatnika 70 milionów złotych może fajnie, pięknie i tak dalej ale zadam wam pytanie czy ktokolwiek, kiedykolwiek, jakkolwiek łącznie z aferą Rywina beknął? No może Rewin tam coś zapłacił, do więzienia poszedł i wyrzucono go z branży. Ale czy ktokolwiek to, czy ktokolwiek w ogóle za to zapłacił? Przypominam, że była kiedyś afera Rewina, która zatrząsnęła polską polityką. Jednym z głównych bohaterów tej afery był niejaki Włodzimierz Czarzasty, który jest dzisiaj wicemarszałkiem Sejmu. Więc naprawdę nie dajcie się na to nabrać. To jest. Po prostu takie, jakby to powiedzieć, taki kamuflaż, albo przynajmniej zacieranie tego, co się naprawdę dzieje, a dzieje się szczególnie za wschodnią granicą, bo wygląda na to, że poświęcono nas, tak jak to mówiło wielu um, niesprzedajnych publicystów, historyków, analityków, wychodzi na to, że po prostu zwyczajnie nas sprzedano. Więc, kochani, nie dajcie się nabrać na te wszystkie aferki z kamieńskim wąsikiem i e, kopertowej kolejnych. E, komisji śledczych, to jest tylko um, po prostu cyrk dla gawiedzi, e, patrzcie co się dzieje w Kijowie, patrzcie co mówi Tusk jeśli chodzi o Brukselę, patrzcie co wprowadza, teraz słyszałem, że jest jeszcze aborcja, znowu Jadka będzie, a najważniejsze rzeczy przed Polakami będą ukrywane więc bądźcie czujni wszystkiego dobrego jeszcze na zakończenie polecam freedom.pro ten oto kubek na zdrówko, piję wodę więc żeby nie było tutaj że jakieś mocniejsze trunki na wakacjach Wasze zdrowie wspieracie, kochani. PSTV. Zapraszam do subskrybowania moich portali społecznościowych. Zapraszam oczywiście na YouTubie, na banbaj.com, na X, czyli dawnym Twitterze. Możecie znaleźć te wszystkie wypowiedzi, te wszystkie kwestie. Zachęcam do tego, byście właśnie proszę Państwa subskrybowali, lajkowali, udostępniali, powielali. Szlachtowicz nadaje. Szlachtowicz jest jeszcze w mediach społecznościowych. Nie tak łatwo. Do zobaczenia. Do widzenia.